Linia ma 40 km długości i prowadzi z Legnicy przez Lubin do miejscowości Rudna Gwizdanów. Była już tak wysłużona, że w niektórych miejscach prędkość pociągów ograniczono do 20 km na godzinę. Inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej. To jest wartość netto prawie 190 milionów złotych. Dofinansowanie sięga 26 milionów złotych. Od 1 marca trasa stała się placem budowy. Z kamerą uczestniczyliśmy w historycznym wydarzeniu, jakim było zamknięcie posterunku dyżurnego ruchu w Raszówce. Po modernizacji jazdą pociągów będą sterowały komputery, a nie ludzie i poniemieckie urządzenia. Przychodzi nowe, no ale myślę, że czas najwyższy, XXI wiek mamy, także. W związku z inwestycją zmienia się organizacja ruchu na wszystkich przejazdach kolejowych w okolicy. Na przejeździe w Raszówce zostaną zdemontowane szlabany, a ustawione znaki stopu. Kierowcy powinni je respektować. Wprawdzie trasa kolejowa zostanie zamknięta, ale będą jeździły nią pociągi związane z remontem. Na remont linii czekali nie tylko kolejarze, ale także mieszkańcy okolicy, bo po zakończeniu prac na trasę wrócą pociągi pasażerskie. Będą nowe tory i szynobusy będą jeździć, ludzie będą zadowoleni. To jest dla mnie super. Dużo tu ludzi mieszka, przecież dużo się przeprowadziło, tylko to ci nowi to mają samochody i jeżdżą, bo do pracy jeżdżą. Po nowych torach pociągi będą mogły jeździć z prędkością 120 km na godzinę. Według przedstawicieli Kolei Dolnośląskich, bo ta firma jest zainteresowana przewozami pasażerów na tej trasie, podróż z Lubina przez Legnicę do Wrocławia zajmie 60 minut. Raszówka, Andrzej Lampart.